Witam Państwa serdecznie we wtorek 22 lipca. Magdalena Dąbrowa, zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś u nas. Uwaga, bomba. Pali się. Szpitalna przejezdna. Kto dziś przejeżdżał ulicą Górnośląską w Żarach, zastanawiał się, z jakiego powodu stają tam wozy strażackie i policja. Odpowiedź pozna już za chwilę. Alarm o bombie podłożonej w prokuraturze rejonowej w Żarach postawił dziś na nogi wszystkie żarskie służby. Na ulicę Górnośląską koło godziny 10 zjechali strażacy. Akcją dowodziła policja. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło podłożenia ładunku wybuchowego. Czy w budynku przebywają osoby i czy Państwo jako straż przewidują ewentualność ewakuacji tych osób? Jednostką prowadzącą działanie jest tutaj policja i my jako Państwowa Straż Pożarna niestety jesteśmy podporządkowani poleceniom policji. Jeżeli policja zadecyduje o ewakuacji, wtedy ją przeprowadzi. Jeżeli nie zadecyduje, to wtedy ją nie przeprowadzi. Pirotechnicy sprawdzili cały budynek. Alarm okazał się fałszywy. Ewakuacji nie było. Dziś koło południa spłonęło pole podbieniowe. Strażacy ustalają przyczynę pożaru i wskazują na nieostrożność dorosłych. W akcji brało udział łącznie 7 jednostek strażackich z Żar, Bieniowa, Sieniawy oraz Kunic. Od jutra będzie można łatwiej dojechać do żarskiego cmentarza. Trwające kilka miesięcy prace drogowe przy ulicy Szpitalnej w Żarach dobiegają końca. To już ostatni etap, jaki trzeba wykonać. Ostatni etap prac polega na wylaniu masy wiążącej i ścieralnej. W tym dzisiejszym dniu zakończymy pracę na ulicy Szpitalnej. Ostatni etap robót trwał około 2 tygodni z względem tego, że były troszeczkę problemy tutaj rzeczy technicznej, ale wszystko zostało rozwiązane i także w dniu dzisiejszym będzie droga otwarta. Dziś wieczorem, a najpóźniej jutro rano znikną znaki ograniczenia prędkości i droga zostanie oddana do użytku. W dalszej części programu. Czas na przetwory, zdrowo, bo sportowo. Gorący wtorek nie jest przeszkodą w zakupach, co cieszy handlarzy na targowisku w Żarach. Dziś jak niemal każdy wtorek zajrzeliśmy z kamerą na żarskie targowisko. Co handlowcom i rolnikom sprzedaje się teraz najlepiej? Dzisiaj bardzo schodzi kapustka, kalafiorek i fasolka. Jak nigdy, bo fasolka już potaniała i bardzo schodzi dzisiaj fasolka. Miałam tą zieloną, tą taką cieniutką, tą jasną cieniutką, to już posprzedawałam, została tylko masłowa. Pomidory, bardzo dobrze, naprawdę, bo są najlepsze. A ceny czego rosną, spadają? Rosną, spadają ogórka z dnia na dzień, a za chwilę rosną. Ogórek potaniał, fasolka potaniała, pomidor, te ceny lecą w dół. Mieszkańcy Żar rozpoczęli sezon nawleki. To było widać dzisiaj na targowisku. Po co pani dzisiaj na targ? Co pani kupiła? Po warzywa. Jakie? Papryczka, pomidory, teraz po wiśnie idę. To czas ogórkowy, ogórki też trzeba kupić. Po co idę na targ? Tak. No po warzywa, po pomidorki. Jakieś konkretne? No szukam zawsze dobrych. Jak nie ma tych, co ja chcę, to nie kupuję w ogóle. Dzień dobry, co pan kupił dzisiaj na targu? Pomidory, kapustę i kalafior. Co się najbardziej opłaca? Nie wiem, nie sprawdzałem, nie mam czasu na takie rzeczy. Dzisiaj na targu w dobrej cenie były ogórki. Od 1,80 zł do 2,80 zł. Fasolka kosztowała 3 zł lub 3,50 zł. Bób 3 zł, chrzan 12 zł, kalafior 4 zł, szczypior i rzodkiewka 1,50 zł. Pomidory były po 3 zł, malinowe jak zawsze 2 razy droższe za 6 zł. Truskawka podrożała do 9,50 zł. Za mały koszyczek borówki amerykańskiej trzeba było dać 3 zł, a za duży 5. Nektarynka kosztowała 5,50, a młode ziemniaczki 90 groszy. Życzymy udanych zakupów i smacznego. Ścieżką rowerową do Kunic już można jeździć, ale i oficjalne i huczne otwarcie odbędzie się w przyszłą sobotę o godzinie 11. W Żarskim Starostwie Powiatowym liczą z tej okazji na biegaczy, rowerzystów i fascynatów Nordic Walkingu. Będzie też szansa na zdobycie nagród. Z
ukończyliśmy już budowę jednego z etapów naszego trzeciego etapu projektu Przygoda z Nysą. Jest to ścieżka rowerowa z Żar do Kunic i w najbliższą sobotę, 26 lipca, planujemy takie uroczyste otwarcie. Będzie to trochę nietypowe, ponieważ chcemy to zrobić na sportowo. Spotykamy się w trzech miejscach. Startować można z różnych punktów. Oto dokładny plan imprezy. Spotykamy się o godzinie 11.15, tak zwani kikarze, czyli nordic walkingowcy, spotykają się przy środkowej wiatce i idziemy w kierunku tutaj starostwa. Biegacze spotykają się na środku trasy o 11.30, a pod Biedronką w Kunicach rowerzyści. Potem o godzinie 12 wszyscy spotykamy się tutaj na dziedzińcu starostwa. Będzie takie małe otwarcie. Planujemy też konkurs spinaczkowy i jednocześnie dodam, że każdy z uczestników otrzyma jakiś gadżet. My również zachęcamy. Sobotnia impreza będzie świetną okazją, by wspólnie popedałować, pobiegać i pomaszerować. Zdziwił się ten, kto chciał wybrać pieniądze z bankomatu przy starostwie powiatowym w Żarach na alei Jana Pawła II. W miejscu, gdzie był bankomat, jest teraz okno. Menadżerka banku, do którego należał bankomat, Beata Biskowska, informuje, że został on zlikwidowany na stałe. Rodzinne wakacje. Pod takim tytułem rozpoczęto trzeci tydzień zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Dzieci pracują w parach lub grupach, a na zakończenie opowiadają, co przedstawia ich praca. Dzisiejsze zajęcia przebiegały pod tytułem Jedziemy na wakacje. Dzieci musiały najpierw się zastanowić, gdzie jadą, co oczywiście zabierają ze sobą, co będą robiły na tych wakacjach, no i później uwiecznić to wszystko na fotografię, którą przygotowywały. Były to zajęcia literacko-plastyczne. Oczywiście pracowaliśmy na bazie tekstu, bo wcześniej był odczytany fragment Nowych przygód Mikołajka. Mikołajek jedzie na wakacje. Wakacje w bibliotece nie są akcją zamkniętą, a dzieci zgłaszać się mogą w dowolnym dniu bez specjalnego zapisywania się. Zajęcia plastyczno-literackie zorganizowano w plenerze. Jestem Dawid Sierra i prawie własnoręcznie z pomocą Ani zrobiliśmy plan morza Gdańska, fragmentu. A jaki był temat Twojej pracy? Nasz temat to był, mieliśmy zrobić co gdzie chcemy pojechać na wakacje i zrobiliśmy morze. A powiedz mi, jesteś tu dzisiaj pierwszy raz, czy już chodziłeś na te zajęcia? Jestem pierwszy raz i mi się podobają. Nie, ja już chodzę na tamte wakacje i na ferie. Pięć lat ja już chodzę tutaj. 5 lat uczęszczasz na te zajęcia? Tak. A podobają ci się? Tak. Ja dopiero drugi dzień. A podobają ci się zajęcia? Będziesz chciał chodzić? Tak. Będziemy częściej wychodzić tutaj w plener. Oczywiście będą też również zajęcia jeszcze takie ruchowe tu przed namiotem, bądź też właśnie w namiocie. Oprócz zajęć i warsztatów na dzieci czekają konkursy, gry i zabawy towarzyskie. Na wiadomości sportowe zaprasza przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, oferujące drzwi Porta, KR Center, Gerda oraz okna PCV. Zamów u nas produkt z montażem, a zapłacisz tylko 8% VAT-u. Dla wszystkich miłośników sportów walki mamy nie lada niespodziankę. Telewizja Regionalna i Żarski Klub Sportów Walki zaprasza wszystkich na jedyne w Polsce seminarium Muay Thai. Będzie to wyjątkowa okazja poznania tajników boksu tajskiego od samego mistrza z Tajlandii. Zajęcia poprowadzi Lampard Sor Kamsing, który ma za sobą ponad 200 walk. Lampard walczył na największych stadionach w Tajlandii, uczestniczył w kilkunastu prestiżowych galach na całym świecie. Seminarium odbędzie się w najbliższą niedzielę w Żarach w sali ŻKSW, Kaczy Rynek 9, godzina 11, opłata 15 euro. Sponsorem wiadomości sportowych było przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, mające w swojej ofercie szeroką gamę armatury sanitarnej od instalacji wodno-kanalizacyjnej po nowoczesne instalacje grzewcze. Przyjdź i zaprojektuj łazienkę swoich marzeń.
Słońce nas nie opuszcza. Przecież jest lato. A jaką aulę spodziewamy się na środę, na 23 lipca? Zapraszam Państwa na prognozę pogody. W środę, 23 lipca, większych zmian pogodowych nie będziemy musieli się spodziewać. Wszędzie dużo słońca, gdzieniegdzie tylko chmury. Temperatura o 2 stopnie niższa niż wczoraj. W Gubinie i Żarach 29 stopni, a w Szprotawie 28. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali we wszystkich miejscowościach. Solenizantom i jubilatom wszystkiego dobrego. Piękna pogoda czeka nas przez kolejne dni, więc życzę miłego wypoczynku. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia naszych programów. W rozmowie z dziennikarz radiowy Wojciech Padias opowie nam o swojej kolekcji płyt winylowych. Natasza Napieraj z Pietrzykowa oprowadzi nas po swoim ogrodzie, a w magazynie kulturalnym ostatni niedzielny koncert w parku, czyli Lato z Telemanem i piosenki Anny German. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do jutra.